W ostatnim meczu Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej Seniorów Nysa Kłodzko zmierzyła się z Unią Złotystok. W lepszej sytuacji była Nysa, której wystarczał remis, aby zakończyć rozgrywki na szóstym miejscu. Spotkanie odbyło się wyjątkowo w środku tygodnia, w środę. Jak szkoleniowiec podchodzi do tego ostatniego spotkania? Tak jak do każdego innego. Zmobilizowani, chcący wygrać to spotkanie. Mecz troszeczkę w tygodniu musiał być rozegrany z uwagi na to, że gramy w weekend ze Śląskiem 2 Wrocław z okazji 70-lecia klubu, ale już nie jeden mecz graliśmy w tygodniu, także dla nas to bez różnicy. Zespół ze Złotego Stoku po świetnym początku rundy ostatnio grał w kratkę. Ostatnie zwycięstwo na wyjeździe Unia zanotowała w 19 kolejce, wygrywając 4-0 w Dziećmiorowicach. Koncentrujemy się od początku, będziemy grać o 3 punkty, tak jak w każdym meczu. Co z tego wyjdzie, zobaczymy po 90 minutach. Trener Kamil Krzywda w pojedynku tym dał szansę gry zmiennikom. Od pierwszej minuty na placu gry pojawili się zawodnicy, którzy w ostatnich meczach rozpoczynali mecze na ławce rezerwowej. Dzisiaj skład troszeczkę eksperymentalny. Dużo zawodników, którzy nie mieli za dużo okazji gry od pierwszej jedenastki. Także dzisiaj skład uważam troszkę rezerwowy, ale który powalczy o punkty. Z kolei szkoleniowiec ze Złotego Stoku nie miał takiego komfortu rotacji, bowiem od kilku kolejek ma kłopoty kadrowe. Od dłuższego czasu mamy trochę problemów kadrowych. Są sprawy osobiste zawodników, praca i tak dalej, szkoła, kontuzje, wyjazdy za granicę. Także skład nam się trochę, kadra się nam trochę posypała. Praktycznie od 3 meczów gramy gołą jedenastką, można powiedzieć. W pierwszej połowie optyczną przewagę mieli gospodarze. W 13 minucie ładnym, mierzonym strzałem próbował zaskoczyć golkipera gości Dawid Ciupider, ale zabrakło precyzji. Zawodnicy ze Złotego Stoku wykorzystali fatalne błędy kłodzkiej defensywy. W 28 minucie Paweł Dudzic otworzył wynik meczu, ale jak się później okazało, nie był to koniec popisu strzeleckiego zawodnika Unii Złoty Stok. Miejscowi mogli doprowadzić do wyrównania, gdy po rzucie rożnym głową uderzał Przemysław Sasinowski. Jednak piłka trafiła obok bramki gości. Do końca pierwszej połowy wynik już nie uległ zmianie. Nysa przegrywała tą część spotkania 1-0. Druga część meczu fatalnie rozpoczęła się dla Nysy, która w 49 minucie straciła drugiego gola. Na listę strzelców ponownie wpisał się Paweł Dudzic. Trener Kamil Krzywda desygnował do gry podstawowych swoich graczy. Na placu gry pojawił się Adam Bońkowski, Tomasz Pieszchalski czy Łukasz Tracz. Nie przeszkodziło to Unii podwyższyć prowadzenia na 3-0. Kiedy to z rzutu wolnego uderzał Maciej Michalski. Jego uderzenie zdołał jeszcze wybronić Borkowski, ale wobec dobitki Pawła Dudzica był bezradny. Tym samym piłkarz Unii skompletował hat-tricka w tym spotkaniu. Kłodczanie wrócili do gry w 71 minucie po trafieniu Sulego Ainni. Asystę przy trafieniu zanotował Adam Bońkowski. 180 sekund później Nysa miała doskonałą okazję do strzelenia kontaktowego gola. Jednak pojedynek z bramkarzem przegrał Tomasz Pieszchalski. Niewykorzystana okazja przez miejscowych zemściła się w 76 minucie, gdy przepięknym uderzeniem popisał się Maciej Michalski, ustalając rezultat meczu na 4-1. Obydwa zespoły miały jeszcze szansę na trafienie w tym meczu. Dla Unii 100% okazję nie wykorzystał Maciej Michalski. Z kolei rozmiary porażki mógł zmniejszyć Sule Ainla, ale jego uderzenie w świetnym stylu obronił golkiper ze Złotego Stoku. Byliśmy już chyba myślami poza tym sezonem, albo żyjemy już meczem sparingowym z Śląskiem 2 Wrocław, bo naprawdę podejście do niektórych zawodników pozostawia wiele do życzenia. Słaby mecz, nie ma co komentować na gorąco, musimy to przeanalizować, jeżeli chcemy o coś walczyć w przyszłym sezonie, porządnie się wzmocnić. Byliśmy bardzo zmotywowani na ten mecz, chcieliśmy zakończyć rundę zwycięsko, tym bardziej, że mieliśmy tyle samo punktów bodajże co Nysa Kłodzko. No i graliśmy o 6. miejsce, tak jak skończyliśmy rundę jesienną, tak, i dlatego chcieliśmy to wygrać, byliśmy zmotywowani, chociaż nie przyjechaliśmy w mocnym składzie. Na pewno my, jak i kibice tutaj, którzy przyszli na dzisiejszy mecz, nie spodziewali się takiego wyniku, no ale wynik adekwatny do naszej gry. Zagraliśmy słabo, momentami było widać, że nie mamy sił. Myślami byliśmy już chyba po końcowym gwizdku i końcówce sezonu. Także zespół Unii wykorzystał naszą słabość i w pełni zasłużenie wygrał. To był mecz taki pomiędzy nami bezpośrednio o 6. miejsce. My wygraliśmy i cieszymy się, tak?
Co zadecydowało w takim razie o waszej tak wysokiej wygranej? No nie wiem, spodziewałem się, że Nysa troszeczkę tam wyższy poziom prezentuje. Aczkolwiek no, też tam mieli swoje sytuacje, też kilka takich zagrań mieli fajnych. No, wykorzystaliśmy, no, chyba słabszy mecz Nysa zagrał. Nysa rozgrywki w lidze okręgowej sezonu 2015 na 2016 zakończyła na 7. miejscu z dorobkiem 46 punktów. Kłodczanie w 30 meczach wygrali 14 spotkań, 4 podzielili się punktami i ponieśli 12 porażek. Oceniając sezon na plus, to co było na początku sezonu, a teraz uważam, że zrobiliśmy mały krok do przodu, ale myślę, że to można optymistycznie patrzeć na przyszły sezon, że możemy coś w przyszłym sezonie ugrać. Nie mówię bezpośredni awans, ale przynajmniej włączyć się do tej czołówki, bo jednak parę razy pokazaliśmy w tym sezonie, że potrafimy walczyć, że potrafimy grać i stać nas na to przede wszystkim. Ale jest teraz czas na przemyślenia, czas na analizę, przede wszystkim o co będziemy walczyć w przyszłym roku. Zobaczymy też budżet, jak będziemy z tym stali. Także na razie wszystko przed nami, będą nas czekać rozmowy, zobaczymy jak to będzie. Ale uważam, że ten sezon na plus.